Dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Podgórze w Kulturze. Nowego projektu prowadzonego przez Centrum Kultury Podgórza, w którym rozmawiamy o istotnych sprawach lokalnych, związanych nie tylko z Podgórzem, ale również z całym Krakowem. O historii, sztuce, oaz oczywiście, kulturze. Ja nazywam się Przemysław Walaszyk, na co dzień pracuję właśnie. W Centrum Kultury Podgórza w Miejskiej Instytucji Kultury. Znajdujemy się w sali Podgórski Underground przy Sokolskiej 13, gdzie mieści się siedziba główna naszej instytucji. I dziś naszym gościem będzie Adrian Gamoń, strateg marki, ekspert do spraw komunikacji marek, w szczególności w mediach społecznościowych i jednocześnie współautor programu strategicznego komunikacji marki Kraków na lata 2023-2030. Cześć Adrian, witaj! Cześć, cześć Przemek, witaj. Co jeszcze dodam? Mieszkaniec Podgórza. A, i to ja chyba to najważniejsza informacja. Adrian mieszka w Podgórzu, działa w Podgórzu. Co, co za tym idzie, tych wspólnych mianowników mamy tutaj bardzo dużo. A co my w zasadzie tutaj będziemy dzisiaj robić? Będziemy nagrywać podcast. Nagrywać podcast, a wspominam o tym dlatego, iż 30 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Podcastów, czyli nasze święto. Podcasty doczekały się swojego święta, doczekały się swojego takiego dnia, gdzie można celebrować właśnie słuchanie podcastów, gdzie można świętować i dzielić się swoimi spostrzeżeniami, dzielić się ulubionymi podcastami. I jak w ogóle do tego doszło, tak? no bo podcasty od jakiegoś czasu zyskały ogromnie na popularności. Słuchamy podcastów jadąc do pracy samochodem, słuchamy wieczorami, wracamy do tych podcastów. I w erze mediów cyfrowych, dominującej telewizji, tego takiego przekazu nasyconego, obrazów, nagle okazuje się, że w zasadzie prosta forma audio, czasami wzbogacona obraz, ale jednak w głównej mierze kładziemy nacisk na, na dźwięk, zyskuje tak ogromną popularność. Tutaj już przy okazji, jak wymieniałeś te sposoby korzystania z podcastów, to przedstawiłeś ich właśnie te atuty i korzyści, dlaczego, dlaczego ludzie korzystają z podcastów, bo, bo są wygodne, bo są wygodne w dostępie. To jest jeden z, z takich najważniejszych atutów. Możemy jechać na rowerze, możemy jechać w tramwaju, wystarczy, że założymy sobie słuchawki. Oczywiście na fenomen podcastów wpłynęła możliwość technologii, dostępu do internetu, bo gdziekolwiek jesteśmy, dzisiaj mamy w zasadzie dostęp do internetu, mamy dostęp do platform Platform aplikacji streamingowych, za pomocą których możemy właśnie sobie słuchać różnego rodzaju podcastów, podcastów na wszelkie tematy. Podcasty mamy całe spektrum podcastów, o czym tylko byśmy nie chcieli na świecie. Oczywiście tutaj kwestie pewnie języków też są ogranic ograniczają nas dostępu, że w Polsce może nie będzie takiego spektrum jak w języku angielskim, ale ogrom jest I, i faktycznie podcasty mają już blisko 20 lat, można powiedzieć takiego, takiego początku. A od takich 5-6 lat mamy Boom na podcasty. Ja tak przy okazji, przed naszym spotkaniem sprawdziłem takie badania na temat podcastów w Polsce. I jeśli chodzi o badanych użytkowników internetu, mm -hmm. to około 23% 24% Polaków korzysta z podcastów to są badania sprzed końca ubiegłego roku i ten wzrost był około 20% w skali rok do roku większy, tak? Czyli cały czas te podcasty zyskują w ta tendencja w jest rosnąca. Tak. tak. To pokazuje, że tych odbiorców podcastów jest coraz więcej. Stopio... Polacy poko pokochali podcasty. Przyzwy tak, poko pokochaliśmy podcasty, przyzwyczailiśmy się do nich, stały się częścią takiego naszego kontaktu i też można powiedzieć ich kultury i przekazu. Wszystkie media też, takie topowe media, można powiedzieć mainstreamowe też mają swoje podcasty. To, co jest jednak też i fenomenem podcastów, to też jest związane właśnie z rozwojem mediów społecznościowych, tym tym efektem, że tutaj każdy może tworzyć podcast. Że mamy tą demokratyzację mhm. możliwości tworzenia swojej opowieści, narracji, zdobywania odbiorców e, i to mamy tą wolność takiego, można powiedzieć, budowania swoich narracyjnych światów za pomocą choćby podcastu. No właśnie, bo to jest kluczowe, bo te tradycyjne media, takie jak telewizja, radio, czy też prasa, no to zwykle. Tak zwani szarzy ludzie nie mieli w ogóle praktycznie dostępu do tego. Tutaj jest właśnie te, to zjawisko, o którym mówisz, czyli ta pełna demokratyzacja, że każdy tak naprawdę może założyć swój podcast, może przekazywać swoje treści dla niego istotne. I to też wpływa na różnorodność oferty tych podcastów. Ta, tak, właśnie, bo z jednej strony, może tworzyć, a z drugiej strony, może wybrać sobie, co chce słuchać, bo kiedyś dawniej jak było tradycyjne radio czy telewizja, no to mamy pewien stream, można powiedzieć w tym współczesnym języku, e, mamy pewne, pewną magenę w ciągu. Dnia, no i tutaj albo się wbijemy w daną godzinę, mhm. że coś jest albo nie. Albo nie. Z podcastem jest to, że sobie wybieramy. O teraz pod, posłucham sobie podcastu bardziej takiej opowieści, a teraz podcastu bardziej związanego, na przykład, ja, jak słucham, z, z marketingiem. Mhm. To, jest, to jest ta możliwość decydowania. Współczesny człowiek chce i chce jak najbardziej móc decydować, wybierać, co dla niego jest najlepsze, z kim się spotyka, z kim spędza czas, z kim nie i na co, na co, na co przez nas, przeznacza swój czas. No to i ta jest... dostępność też jest niezwykle istotna, bo o tym, o tym wspomina. Nałe, że to już nie są takie czasy, że ustawiamy radio na, we wtorek na godzinę 17.45 i, i mamy czas. No, podcast jest uniwersalny. Możemy to zrobić o każdej godzinie, o każdej porze dnia, możemy wrócić do tego. W każdej sytuacji. W każdej Też sytuacji so. tak naprawdę. Jest to <noise> bardzo wygodne. No, w takich czasach, w jakich żyjemy, w czasach niezwykle dynamicznych, no, to jest ogromna wartość. Tak, jeszcze dodam z ciekawostki, właśnie, co też te badania pokazały, że internauci tylko 25% korzysta, słucha radia internautów, tak? Czyli tych, no to większość Polaków de mhm. facto korzysta, ma dostęp do, do internetu, około 30 milionów, ponad 30 milionów, więc, więc to jest ciekawe. Podcasty 23%, mhm. a tu 25% osób korzysta z radia, więc, więc tutaj już jest ta różnica jest de facto niewielka. Nie to, co jeszcze z, chciałem dodać a propos korzystania z różnych kontekstów. Ja, na przykład, najczęściej słucham podcastów, kiedy sprzątam. Mhm. To jest... Czyli w tle. W tle. Tak, tak pomysł, zakładam tak. sobie słuchawki i sobie mogę chodzić po domu. N czynność, która trochę dla mnie jest na przykład nużąca, trochę taka mało się dzieje, ale w tle mogę sobie czegoś posłuchać, na co mi brakowało czasu. I to, to jest to, że ktoś jedzie samochodem, to jest właśnie sposób też na korki w Krakowie, mm -hmm. których, których nie brakuje, ale też sposób właśnie na to, że ok, mogę coś w tym czasie innego, fajnego, fajnego dla siebie zrobić. Tak, jak też i między innymi audiobooki są też taką fo pewną formą, bo podcasty mają tutaj duże podobieństwo. No dokładnie, dokładnie tak. I ten fenomen Twoim zdaniem, czy podcasty osiągnęły już szczyt swojej popularności, czy jest to dopiero jeszcze przed nami? Myślę, że to jest cały czas ewolucja i jeszcze wiele rzeczy może być przed nami. Nie wiadomo też, jakie zwroty, co nam przyniesie technologia, tak? Bo, bo to cały czas się zmienia. Swojego, na początku podcasty były, były bardzo ograniczone. Dzisiaj hmm. mamy już wideokastę, one hmm. stają się standardem. Tak jak dzisiaj jesteśmy w formie audio i też wideo, czyli też można nas podejrzeć, hmm. zobaczyć, jak jak się, to wygląda. Jak to wygląda. I, I też, co jest elementem właśnie podcastów, tak przy okazji dodam, to że de facto podcast jest. Słowem, słuchanym i, i niesamowitym, też silnym, takim bezsłyszeniem kontaktem z odbiorcą, bo jak kogoś słuchamy, to głos ma największe znaczenie nawet ważniejsze niż obraz mhm. w takiej percepcji jak byłem w szkole filmowej to taka, taka inna hmm. historia przy okazji, no to właśnie mnie uczono, nieważne czy tam zdjęcia mogą być trochę, trochę nieostre wyjść, ale jak dźwięk zepsujemy, to, to katastrofa. To odbiór automatycznie jest I gorszy. I odbi odbiór gorszy, więc, więc ta jakość dźwięku jest ważna. No ważne jest też to w podcaście, że, że możemy go sobie nie tylko wybrać w jakim miejscu jesteśmy, ale też... Um, że to wideo towarzyszy, ale podcast można potem przetworzyć na wiele różnego rodzaju kontakt mediów, czyli można zrobić transkrypcję, czyli można go przeczytać. Mhm. Dzisiaj sztuczna inteligencja pozwoli nam jeszcze szybko sobie podsumować, wypunktować najważniejsze punkty. Możemy sobie z tego zrobić sporo różnego rodzaju materiałów, tutaj patrzę z strony marketingowej, ja to, mhm. jako marketer, mhm. e, jako strateg marki, marketer przede wszystkim patrzę, to jest fenomenalne to, że dzisiaj nagrywamy, ale z tego można wyciągnąć potem fajne cytaty do social mediów, zrobić mhm. Rolki, stories, TikToki możemy mieć jakiś Cały jakieś ten fragmenty. bazowy można na podstawie tak, tego podcastu właśnie opracować. Na podstawie jednego odcinka mamy mnóstwo opowieści, mnóstwo mhm. materiałów, do których możemy wracać, które można przetwarzać, powyciągać jakieś największe smaczki i zażywić, i odżywić można powiedzieć wszystkie media, którymi choćby tutaj Centrum Kultury mhm. zarządza i też używa w komunikacji. To jest to tak, super. Tutaj się niezwykle istotnej kwestii, że ten świat podcastów on bardzo intensywnie zaczął odciskać swoje piętno właśnie na marketingu, na promocji. I tutaj, czy to instytucje, czy też firmy komercyjne zaczęły wykorzystywać podcast jako narzędzie, nie tylko jakby do promocji swoich produktów, ale też pewnych idei, pewnych, pe, pewnych wartości. Więc to też jest bez wątpienia jakiś pozytywny efekt tak, tego, tego zjawiska. Tak, tak, bo to jest stało można powiedzieć, marketerzy szukają wszystkich sposobów na dotarcie do, do odbiorców. A tu Aha. jest ta autentyczność jeszcze, A tu, tu jest mówiłeś. ta bezpośredniość, autentyczność to spotkanie bezpośrednio z odbiorcą. Co jeszcze jest ważnego, kiedy ktoś słucha podcastu, jest, buduje z nami relacje, bo jest z nami pół godziny, godzinę, czy jakiś tam czas. A kiedy, kiedy reklamodawca wyświetla reklamę, no to jest 30 sekund, 40, to jest już ta różnica nawet tego kontaktu, tak? Ile mamy tej ekspozycji? No, podcast jest tutaj też e, fenomenalnie, można powiedzieć, Silniejszym silniejszy medium, może być autentycznym, jak, jak, jak wspomniałeś. Dodatkowo ważnym, właśnie atutem podcastu jest to, że, że marki. E, budują tutaj taki swój, mogą budować tą relacyjność, wizerunek. Może podcast bezsze, bezpośrednio nie jest narzędziem sprzedaży, mm. ale właśnie mm. ocieplania wizerunku, budowania tej relacji z odbiorcami. A to Potem, już jest pierwszy krok. A to dalej. jest właśnie, tak, dokładnie, pierwszy krok. No najpierw musimy zbudować fundamenty, czyli dać się poznać, polubić, e, zbudować zaufanie, zanim będziemy robić, mm. można powiedzieć, biznesy, czy transakcje, sprzedaż, zakup i, i tak dalej. Tak, tak zwane mm. dalsze etapy w, wymiany. Marketerzy, co, tak przy okazji powiem, są też podcasty, Oui. Miejskie są też podcasty związane właśnie z bardzo różnymi niszowymi tematami. Ja się bardzo cieszę, że tutaj właśnie tworzycie ten podcast, bo to jest dla mnie też bardzo ważne i uważam, że każde miasto fajnie, żeby miało taki podcast, miejsce spotkania z mieszkańcami, o którym mogą mieszkańcy posłuchać na różnego rodzaju tematy związane z swoją lokalnością. Czy tutaj wchodziłbyś z dzielnicą pod górze, dowiedzieć się co się dzieje, co się będzie dziać, ale też poznać historię. To jest niesamowite, bo to też podcast może być takim narzędziem choćby i też przewodnikiem dla turystów. Turysta, który przyjeżdża choćby do Krakowa, tak jeszcze powiem z innej hmm. strony, który przyjeżdża do Krakowa, może posłuchać podcastu o Krakowie, no spokojnie właśnie e, e, słuchając, przygotowując się do wyjazdu, będąc w podróży. Nie so, mając jest... na przykład czasu na jakąś tak. żmudną analizę przewodników, może sobie wysłuchać podcastu, dowiedzieć się najwa najważniejszych rzeczy, no, tak. zaoszczędzić czas, a jednocześnie mieć tą wartość dodaną, poznać miasto, wiedzieć, gdzie się na przykład udać. Dokładnie tak. I dowiedzieć się właśnie, że tu jest warto poznać różne perspektywy. I się wsłuchać jeszcze lepiej zbudować tą więź i relację, dlatego uważam, że Kraków jak najbardziej powinien mieć swoje podcasty, można powiedzieć podcasty miejskie dotyczące różnych tematów. I z świetną tutaj robotę robicie, jeszcze raz powiem, że zainicjowaliście to i mam nadzieję, że to się rozprzestrzeni na resztę miasta e, czy też w ogóle na, na inne miasta w Polsce, tak? Będzie też inspiracją. Dzięki za te słowa. Od razu uprzedzam, to, to nie było ustawione. To nie była ustawka. To nie była ustawka. Nie była to ustawka. Też idea, jaka nam przyświecała na samym początku. Zresztą, to, to tak jak tutaj w zespole w Centrum Kultury Podgórza rozmawialiśmy bardzo często, jak ten podcast miałby wyglądać, jakie miałyby być poruszane tematy, to gdzieś ta pierwotna idea przebicia tej, tej, tej bańki, bo my wszyscy funkcjonujemy w mniejszych bądź większych bańkach. Obacamy się w pewnych bardzo konkretnych środowiskach. Tak samo jak miasto też funkcjonuje w bardzo zróżnicowanych obszarach tematycznych, więc, jakby idea była taka, żeby tą bańkę przebić. Żeby mówić o rzeczach istotnych, ale też językiem przyjaznym, językiem dostępnym, językiem maksymalnie zrozumiałym, bo miasto jest organizmem niezwykle skomplikowanym. Tak? Składa się na mnóstwo obszarów, tak jak wspominałeś, to jest, to jest turystyka, to jest zarządzanie zielenią, to jest infrastruktura. Więc tych obszarów jest bardzo dużo. I, taka mu jest multiopowieścią, tak, multinarracją. Tak, jednocześnie składając się na większą całość. Tak. No i o tym, o tym, zdaje nam się, tak przynajmniej trzeba, trzeba opowiadać, trzeba to pokazywać. A akurat forma podcastu wydaje się być niezwykle optymalna, tak, żeby, żeby o tym mówić. Tak i też warto w sensie uwagę na ważną rzecz marketingowo też też, nawet jak mówię, że jeżeli ktoś się komunikuje me, w mediach społecznościowych, to też powinien używać różnych formatów, choćby na Facebooku, nie tylko wrzucać post z grafiką, tylko wrzucić czasem wideo, czasem post tekstowy. Tak. mieli zmieniać, zmieniać te formaty po to, żeby docierać do różnych odbiorców, bo niektórzy z nas bardziej preferują te czy inne media. Ja myślę, że jeszcze ważnym elementem podcastu jest to, że osoby pracujące, które są zabiegane, które mają już dziecko, które mają trochę tego mniej wolnego czasu związanego z obowiązkami, właśnie ten podcast jest fajnym miejscem spotkania, bo nie mają czasu na siedzenie i słuchanie, oglądanie choćby telewizji krakowskiej i tak dalej, bo te media docierają tylko do pewnych wycinków, a podcasty i w ogóle w ogóle różnego rodzaju narzędzia, których możemy użyć, możemy dzięki temu dotrzeć do jeszcze innych grup, do których na tradycyjnie no, nie docieramy, tak? bo nie każdy jednak przegląda strony oficjalne miasta Krakowa, nie zawsze każdy widzi, jeździ do centrum, żeby widzieć jakieś tam reklamy outdoorowe, czy jeździ tak. tramwajem i tak dalej, więc to jest ten sp fajny sposób dotarcia. No to też taka dywersyfikacja te, ta. tego, tych kanałów dotarcia. Powinno być różnorodne, po prostu wa warto dbać o tą różnorodność hmm. kanałów, sposobów i też yy, i form przekazu, to jest naturalne. No i tutaj Dotknęliśmy istotnego tematu, tego, tej, tej granicy podcastu i, i marketingu. Jak na samym początku wspomniałem, pracowałeś w zespole autorskim nad programem strategicznym komunikacji marki Kraków na lata 2023-2030. Specjalnie podkreśliłem słowo komunikacji, bo jest to kontynuacja poprzedniego dokumentu, czyli programu strategicznego promocji miasta Krakowa. I tutaj dochodzi do pewnej dużej zmiany w podejściu miasta do promocji. Już nie mówimy o strategii promocji, takiej rozumianej tradycyjnie jako dokumencie strategicznym jednostki samorządu terytorialnego, określa określającego pewne, pewne cele, zadania operacyjne i strategiczne, ale mamy strategię komunikacji. Tak? Czyli już nie, taki, nie mówimy stricte o promocji, tylko o tym, w jaki sposób będziemy komunikować miasto, to co miasto robi i do kogo będziemy to mówić. Co, co leżało u, jakby, co było powodem takiej zmiany filozofii i podejścia? Powodem była ewaluacja tego i obserwacja, co się dzieje w, w Krakowie ja, czego oczekują mieszkańcy Krakowa i też sposobu y, zmiany paradygmatu spojrzenia, że Kraków to nie jest miasto tylko dla turystów i przede mhm. wszystkim to, co mieszkańcy oczekiwali, i z, z, ja też się w pełni zgadzam z tym, że, że miasto ma być przede wszystkim dla mieszkańców. Mhm. To jest najważniejsza grupa odbiorców, to są mieszkańcy. I tutaj jest zmiana taka, że i też bardzo duże oczekiwanie, bo w związku ryn, też można powiedzieć, sposób funkcjonowania człowieka się zmienia możliwości. Mieszkańcy chcą być słuchani, chcą być w dialogu, chcą rozmawiać. Promocja mówi o jednokierunkowej komunikacji, tak. tak? Chcemy coś wypromować, coś pokazać, ale co, jak wy się będziecie stymować? A ten feedback e, to, już... to już nie. A tutaj jest dialog i dlatego też ta, ten, ta aktualizacja programu m, też ma to słowo komunikacja, bo to mówi o dwustronnej komunikacji, o dwóch stronach. I tak de facto esencją zmiany, taką najważniejszą jest to jest przejście z perspektywy miasta, które Mówi, mhm. miasta, które słucha i mówi, jest mhm. w dialogu. I to jest wyzwanie całej tej tak esencjonalnie, mhm. można powiedzieć, nowej, zaktualizowanej strategii. Ku temu też stworzyliśmy tam, ja, ja odpowiadałem za część stworzenia takich przewodników komunikacyjnych mhm. dla, dla manuali pracowników. Takich, tak? Tak, manuali, przewodników, właśnie dla pracowników różnych instytucji związanych i samego Urzędu Miasta Krakowa, mhm. ale wszystkich instytucji związanych z miastem i nawet wszystkich innych mhm. instytucji, które promują. Opowiadają mu Krakowie de facto. także. Bo właśnie często tego typu dokumenty strategiczne no to kojarzą nam się z opasłymi dokumentami, z lekturą na wiele godzin. A nowy, y, właśnie program komunikacji miasta y, zawiera właśnie manuale, czyli te instrukcje, które w bardzo prosty i taki skondensowany sposób pokazują, jak ten Kraków, jak ten, y, Kraków promować, jak o nim mówić. Tak, bo to była nasza idea, żeby, żeby oczywiście jako specjaliści używamy żargonu mm. i pewne standardy są tworzenia pewnej opowieści strategicznej, ale wiemy o tym, że ta strategia to nie ma być tylko strategią dla strategii, ale ma trafiać do odbiorców. Dlatego przełożyliśmy pewne najważniejsze pojęcia e, związane z, z Krakowem, z, z miastem, jak opowiadać o mieście w formie takich przystępnych przewodników, mm. jeszcze e, dobranych do różnych obszarów mm. dziedzin miasta, choćby tutaj też i dedykowane kulturze, ale też te i turystyce, sportowi i różnym innym obszarom aktywności urzędu. Najważniejszym elementem, tak przy okazji powiem, tej tożsamości są takie trzy składowe. Ja odpowiadałem za ten wycinek, czyli można mhm. powiedzieć taki bardziej edukacyjny, bo też jestem edukatorem, też między innymi współpracuję z AGH, gdzie prowadzę zajęcia, to tak przy okazji powiem, studentami na temat marketingu mhm. i komunikacji. Ważnym elementem są trzy rzeczy, czyli strategia taki trzon składa się z manifestu marki mhm. Kraków, Powiązanych z nią trzech archetypów, i tu też była pewna zmiana ewolucyjna, a można by powiedzieć też lekko rewolucyjna, mhm. i też wyzwanie dla miasta, i czterech wartości. I to są najważniejsze elementy trzony tej, tej strategii. Tak bym powiedział, że ta strategia, zadaniem strategii jest, żeby ona wyznaczała pewien rytm. Przyjęliśmy, że miasto Kraków no Trudno jed stworzyć jedną opowieść, jedno hasło, jednolity slogan dla całego miasta. No to jest chyba nawet niemożliwe. Niemożliwe, tak. Jest, więc trzeba stworzyć pewne podwaliny i ja to określiłem jako tak zwany fundamentalny taki dźwięk, rytm mhm. miasta Krakowa. Tak jak mhm. Kraków ma swój hejnał, mhm. tak samo ma swoje cztery wartości, ma swoje archetypy, ale też cztery wartości, które w... chcemy, taka jest idea, żeby wybrzmiewały w komunikacji miasta Krakowa, te cztery wartości, żeby się kojarzyły z Krakowem, czyli jak tam za kilka lat będzie mhm. ewaluacja tego, e, tego programu, e, tej strategii, to żeby w badaniach wyszło, czy ludzie rozpoznają te wartości w mieście. A jakie to są wartości? To jest, jest wartości wa Wartość przede wszystkim mądrość, mhm. e, to jest e, twórczość, współpraca e, i przyjaźń. Mhm. I to są takie wartości. Pierwsza mądrość i twórczość bardzo mocno się kojarzące z Krakowem, z takim obszarem mhm. przede wszystkim turystycznym, tak też e, tak samo zresztą mamy archetyp e, mędrca i twórcy, które bardzo mocno w Krakowie są zakorzenione w opowieści miasta. Ale tutaj, Miasto tak, historyczne o niezwykle bogatym dziedzictwie kulturowym, no siłą rzeczy nie mogłyby być a, inaczej. Historyczne, akademickie, mhm. też twórcze z tą właśnie tam, tak, tak bogatą historią e, od tej strony, ale też i bardzo współczesne, i nowoczesne, e, więc też tutaj tej, tej od strony też twórcze. Przyjęliśmy też, miała, że to jest współpraca i to jest, można powiedzieć, dwa dodatkowe wartości, są takimi trochę wyzwaniami. Zobaczyliśmy w nich super fundament w mieście, czyli, że tutaj jest ta przyjaźń z ważnym atutem mieszkańców Krakowa. Mhm. Może, że są... Jeżeli relacje, już, tak? Relacyjność. Jeżeli już kogoś poznamy, to już tutaj na mhm. początku może być trudniej, jak to turyści określają, że poznać, ale jak się już przełamie pierwszą barierę, to Przyjaźń na całe życie e, może być. I to jest ten element przyjaźń i współpraca, m, trochę będącym wyzwaniem, bym powiedział, ale też bardzo ważnym, żebyśmy budowali to na zasadzie przyjaźni i współpracy, bo tego też oczekują mm. dziś współcześni mieszkańcy, odbiorcy Krakowa i też i turyści z całego świata przyjeżdżają, ale i mieszkańcy m, z różnych zakątków świata, którzy też stają się mieszkańcami m, naszego miasta. Te cztery wartości to jak cztery dźwięki, mm -hmm. które chodzi o to, żeby wybrzmiewały kiedy tworzymy posty, kiedy tworzymy artykuły, kiedy organizujemy wydarzenia, kiedy miasto przygotowuje te rzeczy, ale oczywiście każda instytucja, jak Centrum Kultury tutaj, robi to po swojemu, ma swoją, swoją specyfikę, taką lokalną, ale chodzi o to, żeby te cztery takie dźwięki gdzieś tam w tle przybrzmiewały, bo wszyscy razem gramy w jednym zespole, w jednej drużynie. Wszystkie instytucje z miastem stworzą pewną wspólną, można powiedzieć, są taką orkiestrą i, i grają wspólną melodię. Bo... No i chyba kluczem do sukcesu jest właśnie, żeby faktycznie gdzieś w tle te dźwięki wybrzmiewały, ale jednocześnie, żeby nie zatracać też tej autentyczności tutaj tych tak. poszczególnych jednostek, tak, żeby to była jednak w, współpraca więc, więc... harmonijna, tak, skoordynowana, ale jednak z uwzględnieniem pewnych tutaj wyjątkowych cech poszczególnych obszarów. Dokładnie tak, bo, bo z jednej strony nie można skonsolidować w tak. pełni i narzucić że wy wszyscy mamy się tak samo komunikować. To nie to, znaczy, to jest wyzwanie współczesnych spół, czasów, ale też i, też i oczekiwanie, więc nie można, bo z z drugiej strony każdy ma swój charakter, osobowość, indywidualność i warto to zachować. Więc ten element ma spajać te wartości, ten manifest, te archetypy mają spajać tą komunikację, zarazem pozwalać na zachowanie swojej takiej, można powiedzieć, indywidualności. A, no, a jak pracowało się przy takim dokumencie? No bo wiemy, że ten obszar promocji, komunikacji, to są obszary newralgiczne, jeśli chodzi o, o samorząd. Tu jest masa przeróżnych wątków, przeróżnych interesów do, do połączenia. Mówimy o tym, że Kraków jest miastem historycznym, o bogatym dziedzictwie kulturowym. Jest to też miasto turystyczne, miasto outsourcingu, miasto, które chce komunikować się, słuchać mieszkańców. To jest tyle wątków, które chyba niezwykle ciężko jest połączyć. To było duże wyzwanie. Dalej bym powiedział, że jest, jest wyzwaniem stworzyć taką strategię dla Krakowa. Tutaj też był szereg badań, ewaluacji na temat postrzegania poprzedniego programu. To było bazą. Drugim, dla mnie, w, czym element, w tym fragmencie, w tym którym uczestniczyłem, to były warsztaty dla, dla pracowników wszystkich, mhm. między innymi na tych warsztatach, my się spotkaliśmy, dla pracowników wszystkich instytucji jednostek związanych z miastem, podczas których zbieraliśmy można powiedzieć dane. Proces, Włączyliśmy w proces tworzenia tej tożsamości. Strategii, rozumienia, jak interpretują, jak rozumieją pracownicy, osoby tworzące tą narrację miasta od strony takiej, można powiedzieć, instytucjonalnej, włapując to, jak rozumieją, żeby zbudować wspólny fundament tego mhm. rozumienia. Więc to było takie drogą warsztatową, fa facylitacji Zbieraliśmy dane, potem moim zadaniem było je jeszcze przetworzyć, poukładać, żeby one tam gdzieś skondensować. Najważniejsze myśli, które zostały zawarte w tych przewodnikach. Tak, przy okazji powiem, że dzisiaj te przewodniki są do odnalezienia. One są dostępne na, na stronie BIP-u mm. Krakowa. Można, można się zapoznać. Można tak? się zapoznać, tak. A jakby ktoś chciał, ja też zapraszam do mnie, z chęcią mu dostępnie. No, dokładnie, tak. Tutaj serdecznie w tym miejscu pozdrawiamy Instytut Best Place, który również pracował nad, nad, nad tym dokumentem. No i czy w strategii komunikacji, no to może pytanie retoryczne, no jest miejsce na, na podcasty? Oczywiście, także właśnie jednym z elementów przy okazji prac nad, nad aktualizacją strategii, nad nowym, nad to były. Bo przedstawiliśmy kilka propozycji. Jednym z tych propozycji były podcasty dla miasta. Także tutaj po prostu, jakbyś, jakbyś był na naszych spotkaniach, <laughs> także ten temat wyszedł, ja, ja się bardzo cieszę, podcasty są. W ogóle jest jeszcze z takich ciekawych podcastów, powiem urpcast, też związany z taką polityką miejską, z, z taką trochę można być związanymi z tematami architektury i różnymi wyzwaniami miejskimi. Też warto posłuchać, jeżeli ktoś się właśnie, no A jakie są twoje ulubione podcasty? tematami miejskimi? Bo wspominałeś, że bardziej poruszasz się w tych obszarach podcastów branżowych, marketingowych, tak, związanych tak. z komunikacją, z PR-em. Dla mnie chyba na takim najbardziej... Yy... Można powiedzieć, z którym się utożsamiam. Gdzieś oczywiście pod podgórze w kulturze. Tak, tak. Oczywiście to już jest do, dodanych do obserwowanych. A teraz py pytanie, czy słuchacze już dodali do obserwowanych swoich platformach streamingowych? Na to zachęcamy oczywiście. E, także ja tutaj się uśmiecham. E, to co, mała wielka firma, myślę, że taki jeden z największych, uh -huh. najpotężniejszych, można powiedzieć, w historii polskich podcastów, takich, można powiedzieć, dinozaur już uh -huh. e, e, polskiego podcastingu. E, e, też miałem okazję być przyjemność gościem w ogóle w tym podcaście, co było dla mnie takim super fajnym, Różnieniem. Mhm. E, tego podcastu najwięcej się słuchałem w życiu. Oprócz tego podcastu technologicznie, ponieważ ja też e, staram mhm. się być na bieżąco z technologiami rozwiązaniami, więc podcast technologicznie, ale też. E, Chyba Jakub Górczyk, podcast jest góralczyk, jest taki podcast związany z różnymi tematami, można powiedzieć, mm -hmm. takimi też i rozwojowymi, psychologicznymi, też technologicznymi, różnymi aspektami. Taki bardziej, bym powiedział, też lubię ten podcast. Jak go. Co czasu, czasu słucham, a oprócz tego czasem o zmierzchu, mhm. e, takie bardziej można powiedzieć, e, narracyjne podcasty. E, where, where is my, my mind? Jak zaczęłem się uczyć angielskiego, też lektor, lektorka zaproponowała mi, Adrian, słuchaj podcastów mhm. po angielsku, nawet w tle, mhm. po to, żeby oswajać się z to językiem. Też jest, to, też, też to też jest fajna rzecz, żeby oswajać, żeby ten podcast szedł. Mhm. Nie musisz tam wszystkiego rozumieć, mhm. ale jak coś sobie słuchasz, to lepsze, coś takiego się oswajasz i faktycznie czuję tak że one tak, mm -hmm. jak mam potem coś robić po angielsku gdzieś tam poprowadzić szkolenie to one mnie tak nastrajają jak sobie trochę Można się posłucham. osłuchać i też mieć z tego taką wartość edukacyjną tak, tak. Tak. To, no i też bardzo popularne są takie kryminalne podcasty, tak? tak. E, czy chociażby e, Kryminatorium, czy, czy Piąte Nie Zabijaj. Tam dla fanów e, mocnych emocji, wrażeń. Też e, a, nie zabraknie. A, a jeżeli mógłbym tak odbić piłeczkę, a jakie twoje są podcasty, które byś polecił? No ja bardzo z... lubię podcast historyczny. E, z, z uwagi na moje zainteresowania historią. Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka. To też bez wątpienia są takie podcasty, które, m, których słucham, bo często jest tak, że w tym natłoku informacji no nie mamy czasu konsumować tych wszystkich mediów, dogadywać się o wszystkim. A tutaj jadąc samochodem, czy sprzątając nawet mieszkanie, można się dowiedzieć wielu, wielu interesujących rzeczy. I też ciekawa jest ta, też o tym wspominałeś, ta budowana relacja pomiędzy odbiorcami a autorami podcastu. Jeśli już tyle lat słucha się jakiegoś podcastu, to już ma się taką więź. Z tymi z tymi osobami, jakby jest już do tego przyzwyczajonym, jak, jak do dobrego serialu. Nawet tak jest ryzyko, że potem spotka się autora podcastu i się zacznie do niego mówić jak do kogoś znajomego. No, dokładnie. Ja, ja się tak spotkałem z takim doświadczeniem, z różnymi podcasterami, no. których spotkałem, że. No i to jest właśnie chyba ta wartość podcastów, no bo marketing i ta promocja są jednokierunkowe. Wspominaliśmy o tym. Tak? Że to jest tylko i wyłącznie na jedną rzecz. I czujemy, że one są nastawione na to, że, że nadawca tego, tak. tej reklamy czegoś chce. Od na nas, osiągnięcie tak? jakiegoś Ma, konkretnego celu. wzywa tak? nas do czegoś, tak? Niekoniecznie. A tutaj jest ta rela relacja. I tu mamy też różne wartości, bo możemy też przekazywać informacje. Podcasty mogą mieć walor edukacyjny, chociażby językowy, i to jest siła. Siła tej różnorodności stanowi właśnie chyba o wyjątkowości podcastów, a one miejmy nadzieję, będą się jeszcze bardziej rozwijać. No i chyba Spotify, rozwój tego też streamingu audio bardzo tutaj pomógł. Bez wątpienia. Tak jak streaming wideo zdominowany przez Netflixa, przez Disney+, Plus, przez HBO, to tak samo... Tak, rozwój platform streamingowych ba, ba, bardzo to umożliwił i, i też bardzo roz... dał narzędzie. Z tych tak? Platform jest, dał na, tak, narzędzie, tą możliwość, tą platformą stał się nośnikiem Spotify jest tutaj najpopularniejsza. Oczywiście tych, jak, jak wiesz, tych platform jest tak. całkiem sporo um, i, i zaczęło się w ogóle od iTunesa. To też taka mm. historia. To w sumie od iPla mm. się zaczęła. Tak, jest sama podcastami. Na, geneta nazwy jest niezwykle ciekawa, tak? O, to jeżeli. No bo słowo podcast powstało z połączenia dwóch słów iPod i broadcast, czyli iPoda, jego produktu, i, i broadcast, czyli z angielskiego. No, Bo widzisz, w nie sku, także, że przekaz, iPoda także. A Pewnie niektórzy już nawet nie pamiętają, co to był iPod. No te czasy, ty, streamingu dzisiaj. Tak, pewnie tak. No my, może nie jesteśmy aż tacy starzy, ale pamiętamy jeszcze te, te czasy, kiedy ta dostępność tych mediów, może nie mediów, ale pewnych jakby materiałów, wideo, była mocno ograniczona. Jeśli mieliśmy filmy, no to one były w kinie i tak naprawdę trzeba było na nie czekać bardzo długo. One się pojawiały na płytach czy to tak samo było też z muzyką. No, dziś wystarczy w ciągu tak naprawdę 5 minut zalogować się do danego serwisu, opłacić i w całkiem przystępnej cenie. Można te media konsumować, te, te, te wszystkie treści, więc ta dostępność to też jest ogromna tak, to, wartość. To jest w ogóle technologia, wszystko co zmierza technologii, tak powiem może też strategicznie, że dąży do demokratyzacji. Mm. Największą wartością jest demokratyzacja dostępu do różnego rodzaju dóbr i usług serwisów. I te, te rozwiązania, które demokratyzują naszą dostępność, e, mają największe szanse mm. powodzenia te startupy, mm. także te swoją drogę. No też dostęp, dostęp do wiedzy jest o wiele, o wiele łatwiejszy i, i podcasty nie dość. Że Dają tą wartość dodaną, że można czegoś jeszcze dowiedzieć. To te są w bardzo przystępny sposób często prowadzone. Przypominam, naszym gościem jest Adrian Gamoń, strateg marki, ekspert do spraw komunikacji marek w mediach społecznościowych, współautor programu strategicznego komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030, fan podcastów. Adrian, bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję porozmawiać. Wszystkich zainteresowanych działalnością Adriana, zachęcam do odwiedzenia jego strony internetowej. Link znajdą Państwo w opisie. Dzięki jeszcze raz, Adrian, Dzięki za obecność. Również. A wszystkich Państwa zachęcam do słuchania podcastu Podgórze w kulturze. Można nas znaleźć na YouTube, można nas znaleźć na Spotify, oczywiście na stronie internetowej Centrum Kultury Podgórza i w naszych mediach społecz społecznościowych. Serdecznie zachęcamy do usłyszenia.